Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Spójrzcie tutaj, mam taki budyneczek z dosyć ciekawym jakimś malowidłem na ścianie. Ale dobra, tutaj mamy wejście. Może wejdziemy, zobaczymy, co tu się kryje. Spójrzcie, tu jakieś niezła rupieciarnia jest tutaj. O kurczę, jest wejście do piwnicy. Tylko troszkę, jak widzicie, zagrycone. Ale spróbuję się jakoś tam, wiecie co, dostać. Może akurat. Ale zobaczcie, ile tu jest, kurczę, rzeczy. Jest naprawdę dużo. Trzeba uważać, żeby gdzieś nogi sobie nie przebić. Teraz wyciągnę lampę. Zobaczymy, co tutaj mamy. Jakaś, nie wiem, nie wiem co to. O kurczę, spora ta piwnica. No wiecie, że na sam początek weźmy tutaj. Ej, spójrzcie, jakieś po świętach pozostałości od dupki. Nie wiem, co to za taśma ta czerwona jest. Dobra, tam jest jakiś sprzęt, ale też nie wiem, trochę pod klimę. Tu podchodzi, a tu tej skrzyni nie bardzo. Ciekawego widać, ale zobaczcie, tutaj jeszcze nie bardzo opróżnione, nie powyciągane. To jest rzadkość na obiektach. Zobaczcie, jakie żyły tu idą z prądem. Kable grube, niezłe. Dobra, i tu jeszcze jakoś mamy skrzyneczkę. Spójrzcie, jaki kosz. Kurczę, nie wiem co to. O to jest, ale to chyba jakieś szuflady. Od czegoś, co nie? Nie wiem, oceniajcie jak coś. Chciałbym właśnie podziękować za subskrypcję. Coraz więcej właśnie widzę, mam subskrybentów. Dziękuję bardzo i zachęcam do kolejnych subskrypcji. Dobra, chodźmy dalej. Kurczę, tłukę się jak zwykle. Ale tutaj, jeśli mnie nikt nie zauważył, jak wchodziłem, to nie powinno być żadnych większych problemów. Spójrzcie, jakie krzesełko fajne. I dobra, chodźmy, widzicie, ten korytarz jest dość długi. Tylko nie mówcie, że ta piwnica, jak widzicie, na starcie. O kurczę, co to za kantorek tu jeszcze jest w piwnicy. Spójrzmy. Zobaczcie, jakaś lampa. Nieźle. Nie wiem, co to mogli przetrzymywać. Dobra. To taka półeczka. Nie wiem, to troszkę wygląda właśnie, jakby właśnie jakieś hale tu były. No ale ta piwnica bardziej pod taki domek podjeżdża. Ej, dobra, chodźmy tutaj, wejdźmy, zobaczmy. To chyba kosz od kosiarki. Tak mi się wydaje. Całkiem możliwe. No nie wiem, te plastiki to nie wiem, jakiś drukarek czy coś. Nie wiem, co to mogło być. Ale spójrzcie, jaki grzejnik mamy. Więc w tej piwnicy też coś mogło być. No bo widać, podgrzewali. I zobaczcie, to jest kolejne to. Nie wiem. Nie wiem, to jakieś chyba papiery w tym trzymano. Nie wiem, jak coś oceniajcie. No i zobaczcie tutaj. Też mamy jakieś, kurcze, są jakieś tam napisy. Nawet daty niestety żadnej nie widzę. Kurczę, muszę jakieś, dobra. Chodźmy dalej. Zobaczmy, bo kurczę, nie spodziewałem się, że ten budynek wygląda na dość duży. Z zewnątrz tak nie wygląda. O kurczę, mamy tu jakieś rzeczy, ale ciekawe, czy to są właśnie z góry, z tego obiektu poznoszone. Nie wiem, co to mogło być. Dziwnie to wygląda. Spójrzcie, jakieś pudła. No i te półeczki, nie? Widać, że tutaj coś sobie przetrzymywano. Nie wiem tak naprawdę, co to mogło być. Zatem ruszajmy dalej. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, już bardziej więcej rzeczy jest, ale spójrzcie na to. Jak byłem w Holandii, to służyło jako doniczka do drzew, ale tutaj to nie wiem, co to mogło mieć. Jakie zastosowanie, że coś trzymano. I teraz spójrzcie, tutaj są jakieś właśnie takie wieszaki, nie wieszaki. A tutaj zobaczcie, co to. O kurczę, jaka wieża. Spójrzcie sami. Elegancki sprzęt też, widać, że dosyć stary, JVC. To jest całkiem niezła marka.
Dobra, niech sobie stoi. Dobra. Tutaj. A to co? To się ukrywa jakieś pudło. Ej, wiecie, że ono jest chyba... Mi się wydaje, że coś w nim jest. O, spójrzcie, ktoś nawalił jakiś... Nie wiem, może ktoś się zna. Co to może być? A to wygląda na jakieś igły, coś w tym stylu. Spójrzcie. Może jakieś tutaj właśnie do szycia, coś takiego, coś, bo to takie... No albo po prostu tylko tak, no tak, ja tak się domyślam. Ale spójrzcie, to trochę wygląda jak od maszyn, co nie? Nie wiem, jak coś to sami oceniajcie, ale mi się wydaje, że to właśnie od maszyn do szycia jest. Jakimś znawcą nie jestem. No ale może jednak... O, to mi właśnie troszkę przypomina właśnie igły do maszyn. No nie wiem, jak coś komentujcie. Ja wiecie co, zostawiam je tutaj w spokoju. No niestety, ale nic nie zabieram. Dobra, spójrzcie. Grzejniczek też jest, ale on jest opróżniony. Niestety. Dobra. Tutaj jeszcze rzućmy okiem. I chodźmy dalej. Może taka szwalnia była? No nie wiem, albo po prostu ktoś sobie przyniósł. Bo to różnie tutaj bywa. Spójrzcie na to. Ej, dobra. Ej, chodźcie, zobaczcie. Ej, to chyba jakieś felgi od aut wiszą, co nie? No to wygląda. Tak jakby. Pewnie już lata tutaj wiszą. Ej, dobra. To jest ciekawa wybiwnica. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak miło mnie zaskoczy. Zobaczcie te obrurowania też. Całkiem nieźle. To wszystko wygląda. Widać, że tutaj poucinane, pozabierali niektóre rzeczy, no ale i tak się całkiem spoko to stało. Ojej, zobaczcie, tutaj wygląda troszkę jak kotłownia. I tutaj jest drugie właśnie, zobaczcie, nawet węgiel chyba to jest. Ale zaraz zobaczymy, zobaczcie, was tutaj oprowadzę, bo to też tak ciekawie to wygląda. To tak jakby wloty do kominów do czyszczenia, nie? Coś w tym stylu. Ej, dobra, i wejdźmy tu. No i tutaj jest tak, węgiel był przetrzymywany. Oj, spójrzcie, jaki karnister. Też jest, ma swoje lata. Spójrzcie na to. Ciekawe, czy jest z nim benzyna. Nie, niestety, jest pusty. O, jak tak, to pewnie lata miała ta wacha. Dobra, i tu same widzę śmieci, że tak powiem. Więc spójrzcie, jak tam ktoś sobie chyba korki od browarów powsadzał. Pierwszy raz takie coś widzę. Dobra. Żeby ktoś taki numer zrobił. Widzicie to? Dobra. Ale nie wiem, czy to od browarów, czy to od czego. Ale jak coś, to jak na razie to ja się stąd wycofuję. Bo tu tak, wygląda na taki właśnie rzut śmieci i tych spraw. Ale wezmę jeszcze rzutę okiem tutaj. Ale jak sami widzicie, nie ma opcji tutaj wyjścia tędy. Wszystko jest pozarastane. Ej, dobra. Chodźmy dalej. A ta piwnica jeszcze nam się tutaj, widzę, troszkę rozrasta. Ej, to dawajcie, pójdziemy najpierw w prawo. Tylko rzućcie okiem, tutaj jakieś pościągane malutkie wrota. Ej, dobra. Wejdźmy tu. O kurczę. Ej, zobaczcie, tam jest jakiś... Wygląda to na syp. Zaraz zobaczymy, czy da się go otworzyć. Zobaczcie, jak tutaj rury zabezpieczone ładnie idą. Ej, dobra. Rzućmy jeszcze okiem tutaj. Tutaj nie, tutaj mogły być właśnie jakieś boliery, coś w tym stylu, no to wygląda. No i ten syf jest taki. Ciekawe, czy damy radę go otworzyć, bo zobaczcie, tutaj mamy guziczki. No niestety nie da się go otworzyć, a ja nie będę naciskał, bo to na pewno i tak nie działa. A też nie chcę z jakiegoś tutaj właśnie hałasu narobić. Szkoda, że jest zamknięty. Może u góry gdzieś się nam uda go trafić otwartego. Dobra. Chodźmy dalej, bo tutaj mamy jeszcze jakieś pomieszczonko. Z tego co widzę, a nawet dwa. Ej, dobra. Spójrzcie, to wygląda jakby się paliło, taka drabina, nie? Rozwalona. No, dziwnie to wygląda. Ej, dobra. Zajdźmy się tu i są jeszcze te półeczki, jak zwykle. Spójrzcie, nawet to tak wygląda troszkę przypalone, co nie?
Dobra, no i wejdźmy do ostatniego chyba pomieszczenia w tej piwnicy. Tak mi się wydaje, oczywiście. No i niestety, ale jest puste. Jedynie co idzie, to tam nam rura pod sufitem. Dobra, chodźmy, wycofajmy się. Rzućmy okiem jeszcze tutaj. Dobra. Zatem chodźmy troszkę dalej. I się zastanawiam, bo jest 10 minut filmu. Troszkę zajęła nam ta piwnica. I właśnie się zastanawiam, czy iść od razu na górę z wami, czy jeszcze troszeczkę tutaj może popatrzeć się i czy coś nam wpadnie w oko ciekawego. Ej, dobra. Nie wiem, co to jakieś oznaczenia. Są jakieś napisy. Nie wiem, co to mogło być. Ale zobaczcie, jakieś wiszaki, niewieszaki, takie... No takie właśnie troszeczkę... Troszeczkę dziwnie to wygląda. Ej, dobra, wiecie co? Zakończę w tym miejscu i najwyżej zrobimy drugi odcinek. Pochodzimy tam po górze. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i bardzo dziękuję za subskrypcję. To motywuje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!